skoczni w Wiśle powiewają biało-czerwone flagi. 119,5 metra w bardzo niekorzystnych warunkach wczorajszego zwycięzcy. Jak teraz w drugiej serii odpowie Kamil Stoch? Dobra, jak dla niego prędkość na progu, położył się na nartach i daleko poszybował, poza 130 metr. Kamil podrażniony tym trochę nieudanym pierwszym skokiem, no ale tam sędziowie puścili go w bardzo niekorzystnych warunkach. Teraz pokazuje, na co go stać. Niemal bezwiecznie było podczas jego skoku i wykorzystał ten wysoki najazd z 15 platformy, lądując aż na 136 metrze. Tu nie ma być, nie może być wątpliwości, że obejmie prowadzenie. Być może wystarczy mu to, no, na pewno no, zaryzykuje, wystarczy do podium tego konkursu. Ale jaka będzie odpowiedź Dawida Kubackiego? On wyprzedzał po pierwszym skoku Kamila Stocha aż o 13,5 punktu. Skoczył.